Ja nazywam się Rafał Nowak, jestem akurat prezesem spółki Help for You. Na co dzień pracuję z pacjentami, pracuję z gabinetami, pracuję z fizjoterapeutami, z różnymi tak naprawdę przedsiębiorcami, starając się pomóc zarówno jednej, jak i drugiej grupie. Co ciekawe, te grupy często właśnie się łączą. Dzisiejsza agenda szkolenia wygląda w taki sposób, że będziemy rozmawiać przede wszystkim o tym, jakie są źródła pozyskiwania pacjentów. Później odpowiemy sobie na pytanie, jaką formę współpracy i z kim tak naprawdę ją podjąć, po to, żeby z jednej strony budować zaufanie pacjentów, a z drugiej, żeby ta ilość pacjentów w gabinecie była większa. Więc, bo to wiadomo, tak naprawdę ilość pacjentów też finalnie przełoży nam się na to, że środków w gabinecie będzie więcej. No i kolejnym elementem, który też weźmiemy pod uwagę, to narzędzia związane z zarządzaniem, bo tak naprawdę musimy też mieć w głowie to, że gabinet czy placówka, którą prowadzicie, no jest firmą, a firma też ma jakieś pewne swoje struktury, pewne ramy, w ramach których też będziemy się poruszać. I tutaj też sobie omówimy, które elementy warto by było, żebyście wzięli pod uwagę, na które elementy szczególnie powinni się zwrócić uwagę właśnie przy prowadzeniu swojego gabinetu, tak? Więc zaczynając tak naprawdę od początku, czyli jakie są źródła pozyskiwania pacjenta, musimy sobie trochę odpowiedzieć na kwestię tego, w którą stronę wy prowadzicie swój gabinet, swoją placówkę. Bo zwróćcie uwagę, że jeżeli chodzi o strukturę firmy, to mamy kilka elementów, które są nieodłączne, jeżeli chodzi o prowadzenie działalności. No i w tym momencie mamy kwestię marketingu, mamy kwestie sprzedaży, mamy kwestie usług, ale mamy też kwestie związane z finansami. I są to niejako takie filary, które powodują, tak naprawdę odpowiadają za to, czy wasz gabinet, wasza firma rozwija się w dobrą stronę, czy być może są jakieś elementy, które na przykład u was nie działają. I właśnie tutaj będziemy musieli się też zastanowić, jakie pytania wy powinniście sobie zadać, prowadząc właśnie swój gabinet. Bo jeżeli chodzi o kwestie finansowe, myślę, że to jest całkowicie temat też na osobny webinar i przypuszczam, że taki w najbliższym czasie też się pojawi. Natomiast my w dniu dzisiejszym skupimy się przede wszystkim na marketingu, skupimy się na kwestiach sprzedażowych i skupimy się na kwestii usług, bo są to elementy, które wpływają na to, czy u was pacjenci są, czy pacjenci chcą zapłacić właśnie za wasze usługi. Ale uwaga, żeby pacjenci chcieli zapłacić za Wasze usługi, musimy też się zastanowić, w jaki sposób to sprzedać i skąd tych pacjentów pozyskać. No mówiąc wprost, z tego co wiem, z tego co rozmawiam właśnie z gabinetami, z fizjoterapeutami, w ciągu swoich studiów macie całe 0 godzin marketingu. Więc pytanie, jak Wy sobie z tym radzicie? Jak to w ogóle wygląda? Że kończycie uczelnię, dostajecie prawo do wykonywania zawodu, a później często jest tak, że jesteśmy gdzieś tam zagubieni w tym, tak? No bo prowadzenie gabinetu, prowadzenie firmy to jest jeden element, a drugim elementem jest to, że my jako fachowcy, wy jako fachowcy właściwie, wiecie w jaki sposób temu pacjentowi pomóc. To oczywiście też wymaga różnych szkoleń, wymaga tego, żeby właśnie wasza usługa była dedykowana dla konkretnego pacjenta. Jeżeli mówimy właśnie o dedykowaniu usługi dla konkretnego pacjenta, musimy się zastanowić tak naprawdę, kim jest nasz idealny pacjent. Tak jak powiedzmy, mamy innego rodzaju firmy, innego rodzaju spółki, każdy zastanawia się nad tym, do jakiego pacjenta ja chcę dotrzeć, z kim ja chcę pracować i w jaki sposób ja chcę pracować. Tak? Czyli w tym momencie musimy wziąć pod uwagę przede wszystkim to, że rodzajów rehabilitacji, kwestii związanych z leczeniem mamy bardzo wiele rodzajów, tak? No bo teraz pytanie do Was. Czy na przykład Ty jako rehabilitant, fizjoterapeuta specjalizujesz się, czy wybrałeś sobie kierunek związany z kwestią na przykład rehabilitacji kardiologicznej? Czy to jest rehabilitacja ortopedyczna, onkologiczna, ginekologiczna? Czy może to jest rehabilitacja neurologiczna? Tak? Bądź jakiś jeszcze inny element, który bierzesz pod uwagę w swojej praktyce. I to jest element, w którym ty się dobrze czujesz. Bo umówmy się,
jeżeli my, jako specjaliści, czujemy się dobrze w konkretnej dziedzinie, to bardzo chętnie też nam się współpracuje z danym pacjentem. Natomiast jeżeli się zmuszamy, to też niekoniecznie o to chodzi, bo chodzi o to, żebyście nie mieli sytuacji takiej, jak często niestety jest w jakichś korporacjach, to może też słyszeliście od jakichś znajomych na przykład, że ludzie mają wypalenie zawodowe. No ale jak sobie odpowiemy na pytanie, po co spędziliśmy tyle lat na studiach, po co uczyliśmy się konkretnego zawodu, po co przeszliśmy przez tak naprawdę wiele szkoleń, no to w tym momencie musimy odpowiedzieć sobie też na pytanie, z jakim pacjentem my musimy pracować, jakim chcemy pracować, tak? No bo jeżeli już wiemy, z jakim pacjentem my chcemy pracować, czyli przykładowo jest to pacjent kardiologiczny, jest to pacjent neurologiczny, ortopedyczny, czy jakikolwiek inny, w tym momencie już wiemy, w jaki sposób ułożyć właśnie tutaj naszą strukturę firmy, strukturę naszego gabinetu, właśnie pod kątem marketingu, wiemy pod kątem sprzedażowym, ale też wiemy, jakie konkretne usługi możemy zaproponować danemu pacjentowi. Tak? No bo zupełnie inne usługi może się okazać, że będziemy proponować pacjentowi, który potrzebuje rehabilitacji kardiologicznej, a zupełnie inne elementy mogą być, tak naprawdę zupełnie inne metody pracy mogą być przy pacjencie neurologicznym. Tak? No i w tym momencie tak naprawdę określenie właśnie naszego idealnego pacjenta bardzo nam to ułatwi. W tym momencie wy też jako specjaliści jesteście w stanie określić swoją drogę zawodową też pod kątem szkoleń. Z racji tego, że akurat tutaj webinar odbywa się właśnie na Fizjoakademii, jak wejdziecie tak naprawdę w sklep, zobaczycie jakie są szkolenia, ile ich jest, może się okazać tak, że zaczniecie się zastanawiać, wow, ale tak naprawdę w którą stronę ja mam właśnie iść. I tak naprawdę określenie tej grupy docelowej jest najważniejszym elementem, który warto zrobić na początku. No bo później, jeżeli bierzemy pod uwagę właśnie kwestię marketingu, to tak naprawdę znowu ta grupa docelowa niejako też to definiuje. Tak? No bo tak naprawdę marketing możemy rozdzielić sobie właśnie na przykład na marketing internetowy. No i tutaj, jak wiemy, spora część z nas korzysta z tego smartfona, korzysta z internetu. No znowu, prosty przykład. Dzisiaj jesteście na webinarze, który jest nadawany przez internet i tak naprawdę przez Facebook, przez Instagram, przez TikToka czy przez YouTube'a mamy możliwość dotarcia do pacjentów. Tylko co też jest naprawdę ważne, to żeby zastanowić się, w jaki sposób i czym ja mogę się wyróżnić, jaką ja wartość mogę dać swoim pacjentom, tak? No bo zwróćmy uwagę na to, że dzisiaj na tym webinarze jest nas kilkadziesiąt osób. No i teraz pytanie, czym ty się konkretnie wyróżniasz, jaką wartość możesz dać swoim pacjentom, co chcesz im pokazać? Co jest ważne, jeżeli chodzi o kwestie marketingu internetowego? Warto czasami skonsultować się z jakąś agencją marketingową, zobaczyć jak to wygląda w praktyce, no bo uwaga, państwo znacie się jako specjaliści tak naprawdę na leczeniu, na rehabilitacji, na tego typu elementach. Natomiast pytanie, czy jesteście specjalistami, jeżeli chodzi właśnie o kwestie marketingu? I często jest tak, że próbujemy zrobić wszystko sobą, próbujemy właśnie zrobić w taki sposób, że pracujemy z pacjentami, uczymy się marketingu, a z drugiej strony nie mamy czasu później na taką pracę faktycznie u podstaw, nie? I o tym też będę mówił, bo zachęcę was do tego, żebyście sobie przeczytali dwie książki, które faktycznie dużo też będą w stanie wam ułożyć, jeżeli chodzi właśnie o kwestię prowadzenia biznesu. Bo nie chciałbym, żeby z tego szkolenia była wyniesiona tylko informacja, że muszę mieć marketing, muszę sprzedawać i jakieś usługi muszę sobie określić, no finanse, no to wiem, że tam muszę mieć księgową. Natomiast chciałbym, żebyście popatrzyli na to z perspektywy biznesu, który ma spowodować to, że zarówno wy jako specjaliści, jako eksperci, czy to właściciele, czy osoby, które pracują w takich gabinetach, zwiększają swój przychód, dzięki czemu też wasz standard życia tak naprawdę będzie się zwiększał, tak? Bo tak naprawdę z jednej strony mamy elementy, które są dla nas ważne, a z drugiej strony mamy elementy, które wpływają na to, że pacjent, który do was trafia, jego życie się zmienia, bo umówmy się,
Tak naprawdę pracując z takimi pacjentami urazowymi, kardiologicznymi czy innymi, okazuje się, że tak naprawdę robicie niesamowitą pracę i zmieniacie ludziom życie. Możecie im często tak naprawdę całkowicie zmienić, niejako uratować to życie, tak? Więc ja uważam, że tak naprawdę takie poczucie misji też w tym wszystkim jest. I warto to właśnie pokazać w tych mediach społecznościowych, żeby ludzie was zapamiętali jako kogoś, kto faktycznie zmienia ludziom życie. Bo co jest ważne, dużo pewnie kojarzycie sytuacji, w których ktoś ogląda reklamę, nie wiem, oglądacie telewizję najczęściej w momencie, kiedy jest reklama w telewizji, no to po prostu jest taka przerwa na toaletę, na to, żeby zrobić sobie coś do jedzenia, do picia itd., itd. A jeżeli wydajecie wartość swoim pacjentom właśnie przez te media społecznościowe, może się okazać tak, że ktoś do was napisze i powie: Karol, Łukasz, Magda czy Monika na przykład, chciałbym skorzystać z twoich usług, bo widzę, że dajesz ludziom wartość, że to, co robisz, mnie przekonuje i chciałbym właśnie, żebyś ty zajął się mną. Tak? No bo z jednej strony mamy sportowców, którzy często potrzebują takiej rehabilitacji, takiej pomocy w związku z treningami, a z drugiej strony mamy osoby, które mają problemy zdrowotne, z trzeciej strony mamy osoby, które są po różnego rodzaju urazach. I znowu tych osób też możemy właśnie szukać na grupach tematycznych. Czyli są takie grupy na Facebooku, są różnego rodzaju fora, miejsca, gdzie tych pacjentów tak naprawdę możemy znaleźć. Fajną alternatywą też są portale z ofertami. Tutaj akurat Oferteo. Było jakiś czas temu też właśnie takie szkolenie darmowe, które było prowadzone przez Fizjoakademię, które akurat Marcin Cebula prowadził, które sam też osobiście oglądałem i uważam, że wartość, jaka tam została też pokazana, daje to, że wiemy, w jaki sposób znaleźć pacjenta i ci pacjenci często też nas szukają, no bo w jaki sposób pacjent może się o was dowiedzieć? Najczęściej wygląda to w ten sposób, że ktoś jest po jakimś urazie, potrzebuje rehabilitacji, potrzebuje fizjoterapii i bierze ten telefon i wpisuje rehabilitacja, na przykład Gliwice, Katowice, Białystok, Gdynia, Gdańsk czy jakiekolwiek inne miasto i w tym momencie mamy sytuację taką, że potrzebujemy tej wizytówki Google. I co jest ważne w tej wizytówce? To, żeby pacjenci, którzy korzystali z waszych usług, zakładam, że tacy są, no bo gdyby ich nie było, no to tak naprawdę nie zajmowalibyście się też tym, no bo ciężko się utrzymać bez pacjentów, napisali jakieś dobre słowo, podzielili się swoją historią, dali jakąś opinię. No bo co jest tak naprawdę dla ludzi najważniejsze? Okazuje się, że jeden obraz, jedna historia może być warta więcej niż 1000 słów, tak? No bo jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że pacjent Kowalski na przykład, dziękuję wam za to, że pomogliście mu wyjść po jakimś wypadku. Pani Krysia pisze, że pani Izabela jest fantastyczną terapeutką i pomogła w takiej i takiej kwestii i pani Krysia bardzo poleca. To jest naprawdę coś, czego nie da się zastąpić, czego nie da się podważyć. Bo to jest historia faktycznego, prawdziwego człowieka. Jeżeli jeszcze macie możliwość też pokazania, podzielenia się taką historią, o tym też będę później mówił, to też jest wartość, którą możecie wykorzystać, która wam pomoże właśnie spowodować to, że pacjenci pojawią się w waszych gabinetach. Kolejnym elementem, na który też warto zwrócić uwagę, są to portale promujące państwa jako specjalistów. Tu generalnie chodzi o portale typu znany lekarz, znany fizjoterapeuta, tego typu elementy. Natomiast osobiście uważam, że nie ma nic lepszego niż marketing bezpośredni. No i teraz sytuacja jest taka, że jeżeli państwo macie pacjentów i ci pacjenci polecają was, dla mnie to jest strzał w dziesiątkę. To jest naprawdę strzał w dziesiątkę z racji tego, że marketing szeptany od zawsze jest elementem, który działa. Bo wyobraźcie sobie prosty przykład. Idziecie do kina. Znajomy wam powiedział, że warto iść na taki i taki film, bo on uważa, że jest fajny, ciekawy, podobał mu się. Jeżeli macie podobny gust, jeżeli macie dobre relacje, jest bardzo duże prawdopodobieństwo,
że ten znajomy pójdzie. Że ten znajomy do Was dotrze. No i w tym momencie może się okazać to, że pacjent trafi do Was właśnie z takiego polecenia. Kolejny element, który warto też wziąć pod uwagę, jest to, że mamy współpracę z lekarzami, mamy współpracę z podmiotami, które nas polecają. No bo jeżeli sytuacja jest taka, że na przykład współpracujecie z lekarzem, który mówi, warto iść do tego rehabilitanta, do tego fizjoterapeuty, który Wam na pewno pomoże, to jako autorytet, który jest tak naprawdę dla tego pacjenta, też dużo łatwiej będzie Wam spowodować to, że skorzysta ktoś z Waszych usług. A finał wszystko sprowadza się do tego, że jeżeli ktoś skorzysta z Waszych usług, obojętnie czy to jest marketing internetowy, czy to jest marketing szeptany, mamy sprzedaż, polecenie, właśnie usługi, którą jest Wasza praca. Można dołożyć do tego ulotki, banery, plakaty. Taka metoda może trochę staromodna, natomiast często też działa. Aczkolwiek osobiście też uważam, że poza poleceniami pacjentów warto też skorzystać z poleceń znajomych. Tak? No bo jeżeli sobie odpalicie Facebooka, zobaczycie, że macie tam na przykład, nie wiem, 100, 200, 300, 500 znajomych, a może nawet, nie wiem, 1000, no to pytanie, ile osób znają wasi znajomi? Najczęściej bardzo podobną ilość. Więc jeżeli odezwiecie się na przykład do waszych najbliższych znajomych, powiecie, słuchaj Krzysiek, mam swój gabinet, pomagam w tym i w tym. Jeżeli byś słyszał, że pacjent, twój znajomy potrzebuje pomocy w takiej kwestii, podeślij go do mnie, postaram się mu pomóc, zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby mu pomóc. Ok? Czy do tego momentu macie jakieś pytania? Tutaj Karolina pyta, jak zrobić wizytówkę Google. Tutaj myślę, że odeślę do akurat webinaru, który prowadziło właśnie Fizjo Akademii i Marcin Cebula. Myślę, że jeżeli zapiszesz się na newsletter, bądź napiszesz do Fizjo Akademii, myślę, że to też bez problemu będzie Ci udostępnione. Więc tutaj zachęcam, żebyś w tę stronę zrobiła. No bo w tym momencie na pewno będziesz mogła też skorzystać. A jeżeli nie, jeżeli takiej możliwości nie masz, to też można skorzystać na przykład z kwestii związanych z czymś, co mamy tak naprawdę na co dzień, czyli z YouTube'em. Bardzo dużo informacji można pozyskać właśnie przez YouTube'a. Jest bardzo dużo filmików, tak pół żartem, pół serio. Czasami jak coś trzeba naprawić, no to też jest sytuacja taka, że można tutaj skorzystać. Kolejny element. Jaką formę współpracy i z kim można ją podjąć, by zyskać zaufanie i zwiększyć ilość pacjentów w gabinecie? Jest to bardzo szeroki temat, który znowu moglibyśmy tak naprawdę prowadzić cały webinar. Natomiast chciałbym, żebyście zrozumieli samą ideę tego, żebyście zaczęli też stawiać się trochę w perspektywie tego pacjenta. A z drugiej strony, żebyście cały czas pamiętali o tym, że wy jesteście przedsiębiorcami, że prowadzenie gabinetu to jest prowadzenie własnego biznesu. Więc musimy sobie zadawać odpowiednie pytania. I to są takie przykładowe pytania, które warto zadać. Znowu, wracamy do kwestii idealnego pacjenta. Czyli z jakimi pacjentami pracuję? No bo jeżeli wiem, z jakimi pacjentami pracuję, z jakimi pacjentami chcę pracować, w tym momencie też mogę się zastanowić, ok, gdzie ci pacjenci są, z jakimi ludźmi oni się spotykają. Bo uwaga, jeżeli na przykład jest to pacjent ortopedyczny, no to do kogo ten pacjent na pewno trafi? Ok? Do ortopedy i najczęściej do sklepu medycznego. Więc jeżeli przykładowo w sklepie medycznym będą wasze ulotki, będzie informacja, będzie współpraca, w jaki sposób się dogadacie z takim sklepem medycznym, żeby on polecał wasze usługi jako specjalistów, którzy rehabilitują pacjentów ortopedycznych,
no to w tym momencie wy bardzo mocno rośniecie w oczach tego pacjenta, bo pani Krysia, pan Zygmunt, który jest na przykład lekarzem, polecił was. Mówi, pani Aneta jest naprawdę świetnym fachowcem, który pomoże pani w dojściu do sprawności po takim i takim zdarzeniu. Bo ona się zajmuje właśnie rehabilitacją pacjentów po, uwaga, po wypadkach, po urazach ortopedycznych, tak? Czyli znowu wiemy, że jeżeli pracujemy z takimi pacjentami, możemy się zastanowić, jaka jest droga tego pacjenta tak naprawdę w procesie leczenia. I w tym momencie warto też zastanowić się, czy ja znam takie osoby, albo czy, uwaga, kogo znają moi znajomi. Bo często okazuje się tak, że na przykład jeżeli mój znajomy zna lekarza, który na przykład właśnie jest ortopedą, czy on może mnie przedstawić swojemu znajomemu? No tak. Teraz pytanie, czy ja nawiążę wspólny język z tym lekarzem? Nie wiem, ale warto spróbować. A jest taka niepisana zasada, którą pewnie też Państwo znacie, że przyjaciel mojego przyjaciela jest moim przyjacielem. I ja osobiście zachęcam do tego, żeby faktycznie tworzyć takie prawdziwe relacje, żeby ta współpraca, żeby ten świat, który tak naprawdę tworzymy, który dajemy możliwość rehabilitacji, leczenia naszym pacjentom, żeby to był taki świat faktycznie skierowany właśnie dla pacjentów, tak? No bo znowu, jakie mam kompetencje? Bo jeżeli na przykład czegoś na dziś nie umiem, nie jestem w stanie czegoś zrobić, no to mogę kogoś polecić do konkretnego specjalisty, do swojego kolegi. No teraz zastanówcie się, ile z Państwa ma kolegów z roku na przykład. No i teraz kwestia taka, że część z Państwa poszła na przykład w rehabilitację kardiologiczną, załóżmy. Część z Państwa poszła w rehabilitację ortopedyczną, a na przykład część z Państwa poszła w rehabilitację na przykład onkologiczną. No i teraz pytanie, co stoi na przeszkodzie, żebyście Wy Państwo tworzyli taki czysty rynek na zasadzie takiej. Ja zajmuję się rehabilitacją ortopedyczną, ale moja koleżanka zajmuje się rehabilitacją onkologiczną na przykład. I pacjent do mnie trafił, wiem, że moje kompetencje na dziś nie pozwalają, żeby tej pacjentce pomóc, ale mam koleżankę, która na pewno będzie w stanie tutaj pomóc. Specjalizuje się akurat w tej dziedzinie. No i w drugą stronę, jeżeli ona trafi na takiego pacjenta, w którym ja się specjalizuję, czy coś stoi na przeszkodzie ku temu, żeby ona poleciła właśnie moje usługi jako specjalisty, eksperta do spraw na przykład rehabilitacji ortopedycznej? No nie. Pytanie, jak się Państwo, że tak powiem, porozumiecie, dogadacie, no to jakby już zostają Państwo. Natomiast ja mam zadanie pokazać Wam, gdzie są jakieś knify, są elementy, które możecie wykorzystać po to, żeby faktycznie zwiększyć rentowność, zwiększyć zysk w swoim gabinecie. No i wracając tak naprawdę do mediów społecznościowych, warto pokazać to, jaką ja wartość daję pacjentom. Bardzo fajnie w tym wypadku sprawdzają się historie pacjentów, którym pomogliście. Dlaczego? Bo jest to coś autentycznego. Jest to coś, co wy faktycznie przeżyliście, a tak naprawdę, jeżeli pokazujemy wartość, jaką dajemy, ci pacjenci też są często w stanie się utożsamić, bądź będziecie tematem do dyskusji rodzinnej podczas niedzielnego obiadu. Przykładowo, pomogliście pacjentowi, który jest po jakimś tam wylewie, załóżmy, i opowiadacie o tym. Co zrobiliście, jak zrobiliście, jaki był efekt, ile to trwało, co było ważne, na co zwróciliście uwagę, co polecacie i tak dalej, i tak dalej. Pewne elementy, które wy jako eksperci wiecie, na co zwrócić uwagę, mówicie o tym i później ktoś przy obiedzie mówi, słuchaj, ostatnio oglądałem w internecie na przykład Daniela, który mówił o tym, że pomógł takiemu i takiemu pacjentowi, a ty masz kogoś takiego w rodzinie, a że Daniel jest akurat z naszej miejscowości, uważam, że warto, żebyście się do niego zgłosili, bo on jest specjalistą, on jest ekspertem w tej konkretnej dziedzinie, dzięki czemu będzie w stanie nam pomóc.
Okay? Czyli jakby tutaj powodujemy to, że pacjent widzi nas z trochę innego poziomu, ale cały czas pamiętamy o tym, że my prowadzimy biznes i nasze usługi, żebyśmy my byli w stanie się utrzymać, żebyśmy byli w stanie pomagać pacjentom, a z drugiej strony, żebyśmy byli w stanie szkolić się, zwiększać te kompetencje, musi być ta sprzedaż. Sprzedaż często jest skierowana marketingiem, który uważam, że jest no, nieodzownym elementem tak naprawdę działalności. Natomiast droga, którą Państwo sobie wybierzecie, czy to będzie marketing internetowy, czy to będzie marketing bezpośredni, no to już zależy od Was. Co też jest często ciekawostką, jeżeli sobie odpowiemy na te pytania, które mamy tutaj i rozwiniemy swój gabinet na tyle, że pacjenci będą mieli do nas zaufanie, będą nas polecać dalej, może się okazać tak, że ten marketing internetowy będzie nam zbędny, ale w zupełnie innej płaszczyźnie zastanawiamy się nad kwestią tak naprawdę prowadzenia gabinetu, który już jest rozwinięty, w zupełnie innej, że tak powiem, z zupełnie innego punktu oceniamy gabinet, który tak naprawdę dopiero się rozwija, tak? Bo inne zadanie ma przed sobą osoba, która zaczyna swoją przygodę z biznesem po studiach, a zupełnie inne elementy powinna zwrócić uwagę osoba, która prowadzi na przykład placówkę medyczną. Okay? I tutaj też z takich elementów, które uważam, że warto, jeżeli chodzi o kwestie współpracy, znowu, co też jest ważne, zależnie od tego, w czym się Państwo specjalizujecie, bo tu też zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy z takimi pacjentami mają do czynienia. Jest to tak naprawdę kwestia rehabilitacji i leczenia po wypadkach, tak? Czyli tutaj mamy taką możliwość też uzyskiwania dofinansowań. W jaki sposób to działa i do jakich pacjentów to jest skierowane? Tak naprawdę to jest taki program, który my prowadzimy jako Help for You, jeżeli chodzi właśnie o pacjentów po wypadkach w pracy, wypadkach w rolnictwie i wypadkach komunikacyjnych. Jak to wygląda w praktyce i dlaczego tak naprawdę warto też się tym zainteresować, dopytać, kliknąć w ten formularz, zostawić kontakt do siebie bądź też zadzwonić, to przede wszystkim to, że tak naprawdę jest to realna odpowiedź na potrzebę pomocy pacjentowi. Jest to potrójna korzyść, to też wyjaśnię za chwilkę. Rozwój gabinetu, kliniki, dodatkowe środki w ramach tej samej współpracy, brak zobowiązań, relacja partnerska. O co w tym wszystkim chodzi? Przede wszystkim chodzi o to, że jeżeli mamy właśnie pacjentów w pracy, w wypadkach w komunikacji czy w wypadkach w rolnictwie, mówiąc wprost, wyobraźcie sobie hipotetyczną sytuację. Pan Kowalski przechodził przez pasy, został potrącony przez samochód, no i będzie wymagał takiej rehabilitacji, załóżmy ortopedycznej. On spędził miesiąc w szpitalu, wychodzi z tego szpitala, lekarz zleca mu rehabilitację, żeby jak najszybciej doszedł do zdrowia. Pytanie? Ile ludzie w średnio w Polsce zarabiają? W moim odczuciu jest to między 2 a jakieś 4 tysiące. Uwaga, jeżeli jesteśmy na L4, to nie dostajemy 100% naszego wynagrodzenia, tylko dostajemy mniej. Tak? Czyli tak naprawdę w tym momencie pacjent ma mniej pieniędzy na swoim koncie. Ile kosztuje jedna sesja pracy z wami? Najczęściej między 80 a jakieś powiedzmy 150 zł, 120, zależy od regionu, tak, bo to też Państwo jesteście z różnych tak naprawdę miejscowości. No i teraz pytanie, jeżeli pacjent w swoim budżecie domowym miał, załóżmy, że się łatwo liczyło, 3000 zł, ale on u Was musi być przynajmniej 2 razy w tygodniu i musi u Was przeznaczyć 100 zł tygodniowo na to, żeby dojść do sprawności, bo jeżeli ma na skierowaniu z NFZ-u napisane pilne, no to wiecie Państwo, do pół roku muszę go przyjąć. Tak? Tylko pytanie, czy pacjentowi zależy na tym, żeby przestało go boleć dziś, tu i teraz, czy za pół roku? No, dziś, tu i teraz. Więc on jest w stanie przeznaczyć pewne środki na to, żeby się leczyć i rehabilitować. Natomiast z perspektywy miesiąca jest to kwota na przykład 800 zł. Jeżeli na przykład mamy wdrożoną rehabilitację, na przykład jakąś neurologiczną, w jakichś poważnych urazach,
Oczywiście te kwoty się zwiększają, bo czasami to jest 2, 3, 5, 10 tysięcy w skali miesiąca. I to jest właśnie taki element, gdzie musimy się zastanowić na to, czy pacjenta na to faktycznie stać. Bo jeżeli nie, no to warto właśnie zastanowić się nad tym, czy nie kliknąć w ten formularz, bądź nie zapisać sobie numeru telefonu, który będzie na ostatnim slajdzie i zastanowić się, z jakimi pacjentami ja współpracuję, bądź chcę współpracować. Tak? No bo jeżeli mówimy o kwestii dofinansowania, w praktyce wygląda to w ten sposób, że co z tego ma pacjent? Pacjent ma przede wszystkim dofinansowanie do rehabilitacji powypadkowej bądź leczenia, pomoc psychologa, psychiatry, opiekę, pomoc w uzyskaniu dofinansowań z PFRON-u. Tu są takie elementy, które tak naprawdę my pomagamy zapewnić we współpracy oczywiście z państwem. Natomiast co też jest znowu bardzo ważne, co państwo z tego też możecie mieć? Właśnie to jest kwestia rehabilitacji opłaconej z góry. No bo jeżeli pacjent przychodzi do was i wy jako eksperci jesteście najczęściej mniej więcej przynajmniej w stanie ustalić, jaki jest, powinien być indywidualny plan leczenia, czyli przykład. Pacjent Kowalski powinien u was pojawić się w gabinecie na przykład 2 razy w tygodniu przez najbliższe 2 miesiące, to my weryfikujemy to, sprawdzamy, zastanawiamy się wspólnie z państwem, czy faktycznie tak jest, i zastanawiamy się, ile możemy z góry zapłacić za proces leczenia rehabilitacji. Z drugiej strony, chodzi też o to, żeby pacjent miał możliwość dłuższej pracy z państwem, bo często też jest tak, że pacjenci są u was na tyle, na ile ich stać, a niekoniecznie na tyle, na ile powinni. I to też wynika, że tak powiem, z kwestii finansowych. Jeżeli chodzi o zwiększenie rentowności gabinetu czy pomocy w marketingu, no to są te elementy, o których też dzisiaj oczywiście mówimy, plus elementy skorzystania ze współprac partnerskich. I dlaczego? Bo ja tak naprawdę na co dzień też współpracuję z pacjentami, współpracuję z gabinetami i mam ogląd rynku, który często Państwo, jeżeli jesteście w gabinecie, patrzycie bardzo, fokusujecie się bardzo mocno na tym, co robicie u siebie. Niekoniecznie zastanawiacie się, co robi inny gabinet, żeby u niego było lepiej. Niekoniecznie zastanawiacie się na to, jakie elementy możecie poprawić w swojej stronie, w recepcji czy w prowadzeniu tak naprawdę swojej firmy, żeby wpłynęły na to, żeby pacjent u was był częściej, żeby środki, które pacjent może chce przeznaczyć, trafiały konkretnie do was. No i pytanie, czy to jest trudne? Nie. Pacjentowi wystarczy zadać 3 konkretne pytania, czyli te pytania, które i tak zadajecie podczas wywiadu. No bo pacjent przychodzi do was na pierwszą wizytę, zadajecie mu pytania, co się stało, kiedy się stało, co w temacie pana leczenia, rehabilitacji, stanu zostało zrobione. To są elementy, które faktycznie i tak te pytania zadajecie. No bo samo finansowanie procesu rehabilitacji i leczenia wygląda w praktyce tak, że jeżeli my ocenimy jako spółka, że możemy pomóc pacjentowi, w tym momencie, tak jak tutaj widzicie, przekazujemy aneks dotyczący wypłaty zaliczki na rehabilitację, leczenie. Jeżeli to są poważne sytuacje, to też oczywiście staramy się pomóc, jeżeli chodzi o fundacje, tego typu elementy. Natomiast co wam też to daje? Z jednej strony, tak jak mówię, jest to opłacone z góry i co jest ważne, środki trafiają bezpośrednio do was. Dlaczego? Bo były sytuacje, w których pacjent na przykład miał na przykład komornika, bądź stwierdził, a ta rehabilitacja nie jest aż taka ważna, wolę kupić lodówkę, pralkę i poczekam te pół roku. Ale to chodzi o to, żeby pacjent faktycznie doszedł do zdrowia, żebyście wy też mogli mu faktycznie pomóc. I co to powoduje? To, że później możecie wrzucić taki post, gdzie informujecie o tym, uwaga, że pacjent dzięki wam stanął na nogach. Gdzie informacja była taka, że nie wiadomo, czy pacjent będzie chodził, a dzięki wam udaje się zrobić takie niesamowite rzeczy. I to jest tak naprawdę tylko wasza zasługa, no bo to wy pracujecie na co dzień z tymi pacjentami, to wy powodujecie to, że ktoś, kto miał szansę na to, żeby nie chodzić, wstaje. Ok? I to jest tak naprawdę bardzo ważne. Co więcej, często jest też możliwość uzyskania takiego finansowania w waszym gabinecie na podstawie renty akurat, właśnie z towarzystwa, nawet wstecz możemy się cofnąć. I co to daje pacjentowi? To, że będzie mógł do was chodzić przez najbliższe lata. No bo jeżeli on na przykład korzystał tylko i wyłącznie z renty z ZUS-u, no to wiecie państwo, jakie te renty są.
Jeżeli jest to na przykład osoba niepełnosprawna, często też jest możliwość uzyskania świadczenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych. I są to świadczenia, które mogą przysługiwać osobom między 18 a 75 rokiem życia, jeżeli ktoś się nimi opiekuje. Natomiast często ludzie też o tym nie wiedzą, więc warto takich pacjentów też uświadamiać o tym, że są takie, a nie inne możliwości. No i jeżeli już wiemy, skąd te pieniądze pozyskać, jeżeli wiemy, skąd tego pacjenta pozyskać, warto zastanowić się, jak zarządzać naszą placówką w taki sposób, żeby to wszystko fantastycznie funkcjonowało, żeby to po prostu działało. Bo tak naprawdę najgorszą rzeczą, którą możemy zrobić prowadząc gabinet czy jakąkolwiek inną firmę, to jest chaos. Dlaczego? Bo chaosem, no, mówiąc wprost, nie da się zarządzać, a jeżeli my nie wiemy, co się dzieje w naszym biznesie, jakie elementy wpływają na takie, a nie na inne wyniki, też bardzo ciężko nam będzie później korygować jakiekolwiek działania. I znowu, ja jestem fanem prowadzenia biznesu na pytaniach. Prowadzenia biznesu na pytaniach, czyli znowu zadajemy sobie pytanie, co ja chcę konkretnie mierzyć, co ja chcę konkretnie sprawdzać, czy kontrolować. No bo jeżeli macie na przykład kogoś pod sobą, komu delegujecie jakieś konkretne działanie, no to pytanie, w jaki sposób sprawdzić to, czy ta osoba wykonała to działanie, i uwaga, czy wykonała to działanie w sposób taki, jaki wy chcieliście, żeby ona wykonała. Z drugiej strony, jeżeli na przykład prowadzicie marketing internetowy, skąd wiecie, że wasza strona, wasz landing page, wasza wizytówka Google czy Facebook, czy one działają? Jeżeli nie wiecie, w jaki sposób chcecie to mierzyć, no to uwaga. Tak naprawdę może się okazać to, że przepalacie pieniądze. Bądź czas. Bo jeżeli na dziś na przykład nie wydajecie pieniędzy na reklamę w Google, czy na Facebooku, czy na Instagramie, czy na jakiejkolwiek innej platformie, no to tak naprawdę przygotowując materiały, przygotowując różnego rodzaju wartości dla waszych pacjentów i nie mając tego efektu, marnujecie swój czas. I to jest też bardzo ważne, żeby sobie to uświadomić, że wszelkie działania, jakie ja podejmuję tak naprawdę w internecie, podejmuję w marketingu, mają przynieść środki, mają przynieść pieniądze, mają się spowodować to, że pacjenci finalnie u mnie będą korzystać z moich usług, będą się u mnie rehabilitować, będą się u mnie leczyć, tak? Bo fajnie, że będziemy mieli milion lajków, fajnie, że ludzie będą komentować nasze posty, natomiast jeżeli w ramach tych czynności nie będzie konwersji, nie będzie sytuacji takiej, że na przykład na 100 odwiedzin waszej strony macie, nie wiem, 5, 10, 20 pacjentów czy 30, no to jaki jest sens prowadzenia tego? Więc tutaj też ja zawsze zachęcam na to, że do tego, żeby skontaktować się z kimś, kto profesjonalnie zajmuje się danym tematem i ma o tym pojęcie. Bo uwaga, przypomnę, w ciągu swoich studiów macie całe 0 godzin marketingu. Więc albo poświęcacie bardzo dużo czasu, żeby się tego nauczyć, albo znajdujecie kogoś, komu możecie to zadanie oddelegować. A wy w tym momencie możecie zająć się tym, co umiecie najlepiej. Leczeniem, rehabilitacją, pomaganiem pacjentom. To jest coś, w czym wy musicie być specjalistami. Niekoniecznie musicie być specjalistami w tym, żeby ustawić reklamę na Facebooku. To niekoniecznie musi być wasze zadanie. Chyba, że chcecie. To też inna kwestia. Ok? Kolejny element. Jak wyglądają procesy w mojej placówce? Pacjent przychodzi i co dalej? Czy on dostanie kawę? Czy dostanie wodę, czy ma gdzie usiąść, czy on zostanie poinformowany o tym, jakie ja usługi świadczę, czy on dostaje informacje, jak to wygląda w praktyce. Tak? Kolejny element. Jak pacjenci mogą się zapisywać na wizyty? Ok? I to też jest bardzo ważny element, bo czasami jest tak, że mamy recepcję, czasami jest tak, że pacjenci korzystają z jakiejś aplikacji, a czasami jest tak, że my robimy wszystko, jesteśmy, jak to się mówi, sterem, wiatrem, okrętem, wodą, wiatrem, no wszystkim naraz, człowiek orkiestra po prostu, tak? No i w tym momencie okazuje się, że uwaga, czasami nie jesteśmy w stanie wszystkich pacjentów obsłużyć, wszystkim pacjentom pomóc, przez to, że nie mamy fizycznie czasu. Znowu uwaga, to zależy od tego, jaką mamy wielkość placówki, bo jeżeli mamy jednoosobowy gabinet,
trochę mamy inne moce przerobowe, ok? Natomiast jeżeli jest to placówka większa, to pytanie, czy jesteśmy w stanie zmierzyć, jak dużo pacjentów nam ucieka? Przez to, że nie odebraliśmy telefonu, przez to, że ktoś nie oddzwonił i tak dalej, i tak dalej. Ja tutaj też oczywiście zasugeruję Wam jakieś narzędzia, które można wykorzystać. Jest na przykład narzędzie do projektów Nozbi, bardzo fajnie się sprawdza. Jeżeli też zastanawialiście się, no to kwestia CRM-u, no to generalnie jest to narzędzie, które też może Wam pomóc, ale to znowu zależy od tego, jaki macie charakter placówki, na co chcecie zwrócić uwagę i co jest dla Was ważne. Osobiście też zachęcam do tego, żeby skorzystać z systemu do zarządzania wizytami typu Booksy czy tego typu elementy. I ostatni element, który uważam, że naprawdę daje bardzo dużą wartość pacjentom pod kątem recepcji. Jest to narzędzie typu MediDesk. Nie wiem, czy się Państwo z tym spotkaliście. Natomiast jest to narzędzie, które powoduje to, że mamy wirtualną recepcję i żadne połączenie nam nie ucieknie. A z drugiej strony, wracając do tego, o czym rozmawialiśmy chwilę wcześniej, jeżeli chodzi o te pytania, które warto sobie zadać, jesteśmy w stanie bardzo łatwo kontrolować, sprawdzać i mierzyć wszystkie połączenia, które do nas przychodzą. Jesteśmy w stanie odsłuchać wszystkie połączenia, które do nas zostały wykonane, bo czasami jest tak, że w ferworze walki, że tak to określę, nie wszystkich pacjentów jesteśmy w stanie dopilnować. Z drugiej strony, jeżeli mamy już kogoś, jesteśmy na tym etapie, że ktoś obsługuje naszą recepcję, pytanie, jeżeli ty pracujesz z pacjentem jeden na jeden w gabinecie, w jaki sposób sprawdzić, zmierzyć, skontrolować to, czy twoja recepcja odbiera wszystkie połączenia, jakiej jakości są te połączenia, ok? A z drugiej strony, o co pytają twoi pacjenci, na czym im zależy, bo być może okaże się, że dzięki temu, że sprawdzasz rozmowy, kontrolujesz, masz raporty, informacje i tak dalej, możesz oddzwonić. To, co też jest tak naprawdę mega istotne, bo często też jest tak, że pacjent chciał konkretnie z Waszych usług skorzystać, ale Wy zapomnieliście oddzwonić i on poszedł do kogoś innego. I środki, które mogły zostać u Was w kieszeni, trafiły do kogoś innego. I to są często takie bardzo podstawowe elementy, na które po prostu na co dzień nie zwracamy uwagi, natomiast są to bardzo ważne elementy. I ja tutaj też, jeżeli chodzi o MediDeska, z czystą przyjemnością polecę Artura, tutaj też Arturo, możecie sobie zapisać numer Artura czy maila. Jest to ekspert tak naprawdę, jeżeli chodzi o właśnie MediDeska. No i w praktyce wiem, że teraz też MediDesk wprowadził usługę dla weterynarzy. Jeżeli chodzi o placówki medyczne, też się bardzo mocno w tym specjalizuje. I znam bardzo dużo placówek, które właśnie z tego korzystają i są zadowolone. I ostatni element, o którym też mieliśmy wspomnieć, na co zwrócić uwagę przy prowadzeniu swojego gabinetu biznesu. Uważam, że to są elementy wszystkie, na które musicie zwrócić uwagę. Jest to struktura tak naprawdę biznesu, którą ja osobiście gdzieś tam u siebie też stosuję. I dlaczego w tę stronę? Z racji tego, że finanse jest to element, który niejako zawsze się spotyka tak naprawdę w działalności, obojętnie jaka to jest działalność, czyli kwestie związane z księgowością, kwestie związane z przepływami. Są to kwestie, które musimy mierzyć. No bo dlaczego najczęściej też spółki, firmy upadają? Przede wszystkim dlatego, że tracą płynność finansową, w moim oczywiście odczuciu. No bo jeżeli nie jesteśmy w stanie zapłacić jakiejś faktury, ja jestem w stanie sobie wypłacić pieniędzy, bo często też jest tak, że jako osoby, które zaczynają prowadzić działalność, mieszamy finanse firmowe z finansami prywatnymi. Przez to tak naprawdę troszeczkę się gubimy. I jest to w moim odczuciu bardzo mocno niekorzystne, na przykład traktowanie firmy jako dziecka, tak? No bo dziecko ma bardzo mocny wydźwięk emocjonalny, no i w tym momencie jesteśmy w stanie stwierdzić, a dobra, ja zaczynam, nie chcę, że tak powiem, jeszcze wyciągać zbyt dużych środków, albo na przykład jestem w stanie pracować po 16, po 18 godzin dziennie. No i teraz pytanie, czy faktycznie chcemy, żeby tak nasza firma, nasze życie wyglądało, że nie mamy czasu na nic, poza tak naprawdę pracą z pacjentem. No tutaj jakby odpowiedź na to pytanie zostaje Wam. Natomiast żeby później określić, w którą stronę jakby zmierzamy,
musimy też wiedzieć, które usługi my będziemy proponować, a być może będzie sytuacja taka, że w ramach naszego gabinetu, w ramach naszych pacjentów będziemy w stanie podjąć współpracę z kimś, kto te usługi będzie oferował. Często na przykład są usługi, które są związane z branżą beauty i obok jest na przykład gabinet związany na przykład z masażem. Tak? No bo teraz kwestia też, tak jak mówię, w zależności od tego, w czym się specjalizujecie, takie usługi możecie też proponować. Warto też zastanowić się nad kwestią, jeżeli chodzi o sprzedaż i mierzyć to, jakie usługi wy najczęściej sprzedajecie i w tych usługach się specjalizować. Bo może się okazać tak, że wasza okolica jest na tyle specyficzna, że na przykład ktoś ma gabinet, strzelam, w Piekarach Śląskich przy szpitalu urazowym, no to wiadomo, że trochę to będzie inna grupa pacjentów, niż jeżeli mamy na przykład gabinet w centrum miasta albo przy jakimś podmiocie sportowym, jakiś klub sportowy i tak dalej, to mamy trochę znowu inną grupę pacjentów. Być może właśnie jesteście osobami, które chcą pracować ze sportowcami, no to pytanie, co musicie zrobić, żeby wasza usługa została sprzedana w takim gabinecie? Wracając do marketingu, kogo znacie? Z kim warto porozmawiać? Być może ktoś z was zarekomenduje do danego klubu, dzięki czemu będziecie w stanie sprzedawać pakiety, będziecie w stanie konkretnie pracować, współpracować z danym klubem, a w przyszłości na przykład będziecie fizjoterapeutą, rehabilitantem danego klubu. Wszystko zależy od tego, jak określimy sobie tego idealnego pacjenta. I tutaj też wam na pewno mogę zarekomendować dwie książki. Są to książki, które mi też dość dużo dały, jeżeli chodzi o prowadzenie biznesu, w jaki sposób rozmawiam na przykład z gabinetami, żeby też im pomóc. Jedna książka mówi o micie przedsiębiorczości, czyli tak naprawdę o takim elemencie, który jest dość ciekawy. Chodzi mi generalnie o to, że na początek chcemy robić wszystko sami, wszystko sami, wszystko sami. I tak naprawdę sprawujemy stanowisko eksperta, stanowisko prezesa i stanowisko menadżera. A to są elementy, które warto porozdzielać, zastanowić się, jak ta firma, nasz gabinet powinien wyglądać w przyszłości, żebyśmy my w perspektywie czasu niekoniecznie musieli wszystko z nim robić sami. No bo teraz kwestia tak naprawdę bardzo prostej rzeczy. Czasami robimy kwestie finansowe sami, czasami robimy marketing sami, wszystko sami, a później się wkurzamy na to, że nie mamy kiedy pojechać na wakacje, nie mamy czasu odpocząć, nie jesteśmy tak naprawdę w stanie poświęcić czasu sobie, czyli najważniejszej osobie, albo na przykład rodzinie. No i potem się okazuje tak, że mamy frustrację, jesteśmy wypaleni zawodowo i te dwie książki bardzo fajnie o tym mówią. I tak naprawdę już przechodząc do finału, chciałem was zaprosić do kontaktu. Jeżeli uważacie, że ten webinar był dla was wartościowy, zostawcie komentarz, polubcie go. Jeżeli będziecie mieli ochotę, też udostępnijcie. Mam nadzieję, że informacje, które wam też przekazałem, były dla was wartościowe. Możecie też kliknąć w formularz kontaktowy po to, żeby tak naprawdę ktoś z waszej branży dowiedział się, co może zrobić, na co może zwrócić uwagę, bądź być może wy i wasi pacjenci będziecie chcieli skorzystać ze współpracy akurat ze mną w ramach tak naprawdę kwestii, jeżeli chodzi o finansowanie tej rehabilitacji powypadkowej. Więc z mojej strony to tak naprawdę będzie wszystko, będzie to całość. Tak jak mówię, zapiszcie sobie numer, jeżeli będziecie mieli pytania, dzwońcie, bez problemu, postaramy się odpowiedzieć. Możecie też zostawić kontakt do siebie, jeżeli wolicie w tę stronę, też zdaję sobie sprawę, że często też pracujecie bardzo dużo godzin, bo tych pacjentów jest naprawdę mega dużo. Natomiast jeżeli tych pacjentów nie ma dużo, no to dzisiejszy webinar mam nadzieję, że też pokazał to, co możecie zrobić, żeby tych pacjentów było więcej. Jeżeli macie jakieś pytania, to myślę, że też parę minut zostawimy na pytania. Ja też łyka wody zrobię, akurat w kółku reprezentacji wczoraj grali, więc myślę, że tyle. Dziękuję serdecznie, że byliście ze mną.
Tutaj Marcin zadał pytanie, jak w promocji sprawdzają się podcasty? Tutaj powiem tak, że znowu zależy od tego, jaki jest Twój idealny klient. Bo jeżeli sobie odpowiemy na kwestie związane z samym marketingiem, to tak naprawdę wracając do początku i do mediów społecznościowych, oczywiście te podcasty możemy robić. Tylko musimy się zastanowić, czy ten nasz idealny pacjent akurat tego podcastu będzie słuchał. Warto na pewno być gościem w jakichś mediach, czyli na przykład mamy, teraz na przykład były dni fizjoterapeuty, dzień fizjoterapeuty był. Czasami są na przykład takie dni otwarte, które zachęcają ludzi do tego, żeby dowiedzieć się czegoś o rehabilitacji, fizjoterapii, leczeniu. Musisz, Marcin, moim zdaniem określić sobie grupę docelową i zastanowić się, jaką ty chcesz wartość i uwaga, jeżeli już zrobisz ten podcast, w jaki sposób chcesz mierzyć to, czy pacjenci akurat trafiają do ciebie z tego podcastu. Na pewno musi być chwytliwy tytuł. Nie wiem, w czym akurat się specjalizujesz, natomiast musi to być kwestia związana z tym, żeby to było coś ciekawego, żeby człowiek, który trafi na twój podcast, chciał cię oglądać, bo to też jest istotne. Trochę inaczej działają algorytmy związane z Facebookiem, z YouTube'em, z Instagramem czy z podcastami. Czyli są to elementy, na które też musisz zwrócić uwagę i warto je skonsultować. Ja tutaj też uważam, że fajnie na przykład posłuchać kogoś, kto takie podcasty robi. Jest bardzo dużo podcastów, które mówią o tym, jak robić podcasty. Jest bardzo dużo podcastów czy filmików na YouTubie, które mówią o tym, jak robić marketing. No i tutaj przykłady na przykład Mirka Burnejko czy Marcina Osmana czy wielu innych specjalistów. Natomiast na pewno musisz zastanowić się nad tym, po co chcesz to robić i co z tego chcesz mieć i co chcesz ludziom dać. Czy może jakieś jeszcze macie pytania? Nie widzę pytań, więc dziękuję serdecznie jeszcze raz, że ze mną byliście. Mam nadzieję, że zostawicie do siebie kontakt, że zadzwonicie do nas w dniu jutrzejszym z pytaniami. Jeżeli możecie, udostępnijcie też ten webinar, żeby poszedł w świat, żeby ludzie dowiedzieli się, w jaki sposób tych pacjentów mogą pozyskiwać, bądź jaką wartość też mogą dać swoim pacjentom. Dziękuję wam jeszcze raz serdecznie i udanego wieczoru.